Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 15 do gry wchodzi misja o nazwie Otwarte Wody, ale zanim przejdziemy do wyzwań, to ważna uwaga. W tym sezonie nasz poziom jest ściśle związany z poziomem karnetu bojowego. I jeśli macie 10 poziom karnetu, to się liczy jako poziom waszego konta w tym sezonie. Po wbiciu 100 poziomu dalej można wbijać poziom. Maksymalny poziom to prawdopodobnie 250. Jeśli chodzi o medale, to zastąpiły one misje dzienne. W poprzednim sezonie były one znane jako misje okresowe. Codziennie o 15 nasza karta ciosów resetuje się i wszystkie nasze medale też się resetują. Dzięki medalom zdobywamy punkty doświadczenia, które oczywiście służą do wbijania poziomu. Codziennie o 15 każdy gracz otrzymuje pustą kartę, która ma 10 wolnych miejsc na medale. 8 miejsc na medale daje nam po 2000 punktów doświadczenia, a 5 i 10 miejsce na medal daje nam po 4000 expa. Medale można zdobyć za przeróżne osiągnięcia podczas meczu, na przykład za 2 eliminacje w meczu lub za 6 skrzynek w meczu. Do szczegółów na temat tego, jak działają medale, przyjdę w innym filmiku. Teraz skupmy się na misji, która wyjdzie dzisiaj o 15. Nazywa się ona Otwarte Wody i zawiera ona 10 prostych wyzwań oraz jedno dodatkowe, które wymaga od nas znajomości dokładnej lokacji. W opisie dodam minuty, jeśli ktoś z was potrzebuje przywinąć do konkretnego wyzwania. Pierwsze wyzwanie jest bardzo proste. Brzmi ono: wyląduj na skalistych skarpach, w słonych strzechach i w paskudnej przystani. Do tego typu wyzwań polecam naparzankę, ponieważ jest tam ponowne otwieranie lotni. W naparzance można to nawet zrobić w jednym meczu. Wylądowanie na jakiejś miejscówce zalicza się nawet, jeśli używacie ponownego otwierania lotni. Drugie wyzwanie brzmi: schowaj się w kryjówkach w 3 różnych meczach. Kryjówek na nowej wyspie jest pełno. Są to przeróżne miejsca, do których nasza postać może wskoczyć. Na farmie na przykład jest mnóstwo siana, do którego możemy wskoczyć. Na wyspie w różnych miejscach są też takie oto otwarte śmietniki, do których możemy wskoczyć. Wypatrujcie takie miejsce podczas grania. Wystarczy raz wskoczyć do dowolnej miejscówki w 3 różnych meczach. Następne wyzwanie rozkazuje nam przeszukać skrzynie na skalistych skarpach lub w gasnących gajach. Skrzynki w obu tych miejscówkach znajdziemy pod dachami domków i w różnych innych miejscach. Nic trudnego. Kolejne wyzwanie już może być nieco trudniejsze, ponieważ wymaga od nas zdobycia 2 eliminacji ze snajperki. Na ten moment w grze mamy 2 rodzaje snajperek. Te od klasy szary do niebieskiej oraz tą lepszą, od klasy fioletowej do złotej. W naparzance łatwo jest znaleźć broń każdego typu. Przeciwników też tam nie brakuje. Dlatego do tego typu wyzwań polecam oczywiście naparzankę. Piąte wyzwanie jest nietypowe. Brzmi ono: przykucnij bliżej niż 20 metrów od przeciwnika na łącznie 10 sekund. Musimy w sumie kucać przez 10 sekund 20 metrów od przeciwnika. 20 metrów to tyle, więc ja proponuję polecieć na dowolną miejscówkę, gdzie są jakieś domki. Wylądujcie na tym samym domku, co wasz przeciwnik i najzwyczajniej kucajcie. Albo rozpocznijcie mecz na parzance i do kogoś po prostu podbiegnijcie. Na przynajmniej te 20 metrów. Proste. Już szóste wyzwanie wymaga od nas zadania w sumie 500 punktów obrażeń przeciwnikom z pistoletu. Pistolety bardzo często wypadają ze skrzynek i łatwo jest je znaleźć na podłodze luzem. Na naparzance będzie najłatwiej, ale w normalnych trybach też nie jest tak trudno. Pistolety są wszędzie. Następne wyzwanie brzmi: przeszukaj 7 pojemników z amunicją w jednym meczu. To wyzwanie jest chyba co sezon i jak co sezon jest proste. Pojemniki z amunicją kryją się za każdym rogiem w każdej miejscówce. Trudno jest nie znaleźć pojemników z amunicją. Z łatwością wykonacie to wyzwanie na dowolnej nazwanej miejscówce. Kolejne wyzwanie brzmi: zdobądź likwidację z odległości co najmniej 50 metrów. 50 metrów to tyle. I naparzanka jest do tego idealna. Skupia ona wszystkich graczy w jednej niewielkiej strefie. Z dowolnego punktu w tej strefie możecie znaleźć przeciwnika przynajmniej 50 metrów od was. Następne wyzwanie już nie jest na naparzankę. Brzmi ono: przetrwaj fazę burzy. Jedna faza burzy mija w dokładnie tym momencie, gdy burza się zamyka. To wyzwanie można wykonać tylko w zwykłych trybach, solo, duo lub oddziały, ponieważ tam są normalne, zamykające się strefy. To wyzwanie można wykonać w 2 dobrych meczach. Przedostatnie wyzwanie polega na zadaniu obrażeń w ciągu 10 sekund od wyjścia z kryjówki. Do tego polecam miejsca typu farma, gdzie zawsze ląduje kilka osób, a przy okazji jest to mnóstwo siana, do którego można się schować. Pamiętajcie, aby najpierw zdobyć jakąś broń. Po wyskoczeniu z dowolnego typu kryjówki trzeba zadać 150 punktów obrażeń, ale nie trzeba tego zdobywać za jednym razem. Po wykonaniu tych wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania. Ukrywa się na nim lokacja litery O. Po odblokowaniu tego ekranu wczytywania odblokujecie wyzwanie, które wymaga od was zebrania tej litery. Litera O będzie ukrywała się w dokładnie tym miejscu pod restauracją na brzegu wyspy w skalistych skarpach.
literka za pierwszą misję, czyli litera F, skrywa się w dokładnie tym miejscu na mapie. I to tyle. Jak coś, to te literki zastąpiły sekretne gwiazdki. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.